Dzień dobry Państwu, Konrad Chmiała, miło mi powitać Państwa i zaprosić na serwis informacyjny. Niż Gdański sprowadza nad Polskę szereg ekstremalnych zjawisk pogodowych. Grożą nam nie tylko powodzie, ale i porywisty wiatr. Aktualnie mamy największe opady na zachodzie województwa dolnośląskiego, na południu województwa opolskiego oraz na Śląsku. No i dzisiaj spodziewamy się do godzin wieczornych, że spadnie tam nawet do 80 litrów na metr kwadratowy. Tutaj mówimy o sumie opadów za całe dzisiejsze popołudnie. Natomiast najbardziej kryzysowo wygląda prognoza na najbliższą noc na Śląsku. Na południu województwa śląskiego niewykluczone są sumy opadów za najbliższą noc nawet do 120 litrów na metr kwadratowy. No to są takie sumy wręcz bardzo wysokie, które mogą spowodować liczne podtopienia. Natomiast jutro w ciągu dnia największe sumy do około 70 litrów na metr kwadratowy prognozowane są na południu województwa dolnośląskiego. Warto jeszcze zaznaczyć, że zarówno dzisiaj, jak i najbliższej nocy we wschodniej połowie kraju, zwłaszcza w południowej części tej wschodniej połowy Polski, możliwe są burze towarzyszące intensywnym opadom deszczu związane z linią zbieżności wiatru. Dziś w nocy intensywne opady wystąpią na terenach województw opolskiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego. W niektórych miejscowościach władze podejmują decyzję o ewakuacji mieszkańców. W miejscowości Bardo jest nasza reporterka Zofia Niechciał. Jesteśmy tutaj przyszykowani na to, co nadchodzi, na najbliższe, prawdopodobnie najgorsze 48 godzin. Jesteśmy właśnie świeżo po posiedzeniu sztabu kryzysowego, także nie tylko my, ale też pozostałe jednostki w gminie, pozostałe instytucje są przygotowane na to. Dzisiaj zaplanowana jest ewakuacja tych ulic, które są najbliżej rzeki. Rozmawiałam z panią burmistrz, że to prawie 150 osób. Tak, prawdopodobnie w Bardzie plus jeszcze w jednej miejscowości w ciągu rzeki za Bardem, w miejscowości Przyłęk, ta ewakuacja będzie prowadzona. Z kolei sytuację powodziową w Głuchołazach na Opolszczyźnie, śledzi nasz reporter Janusz Życzkowski. Rzeka Białka występuje powoli z brzegów tutaj w centrum, tu przy moście, który pokazywaliśmy. To jest sytuacja, na którą oczywiście wszyscy się gotowali, ale nikt nie chciał, żeby do tego doszło. Przed chwilą podszedł do mnie komendant straży pożarnej i powiedział: panie redaktorze, woda już zaczyna napierać na te worki z piaskiem, które zostały ułożone. Cały czas woda również operuje i cały czas uderza w konstrukcję tego mostu, więc to jest sytuacja skrajnie niebezpieczna. Bo już za chwilę może się okazać, że ta konstrukcja nie wytrzyma. Jeśli nie wytrzyma, jeśli zostanie zerwana, no to spowoduje, że raz nie będzie już tutaj połączenia w ramach głos, ale zasadniczo ta konstrukcja może spiętrzyć jeszcze wodę, doprowadzić do tego, że woda rozleje się, wpadnie w ulicę. Ona już na różnych odcinkach i dalej w stronę Nysy występuje z brzegów, rozlewa się po polach, no o tym trzeba wiedzieć, o tym trzeba mówić. Słyszymy co chwilę również komunikaty ze strony policji, żeby nie podchodzić do brzegu. Teraz sytuacja jest już bardzo niebezpieczna. No mówię, my z naszą kamerą również zostaliśmy poproszeni, żeby przestawić się nieco z boku. Za moimi plecami to, co Państwo widzicie, to są strażacy, którzy cały czas układają worki z piaskiem, no bo to jest jedyna obrona przed wodą. Setki osób z całego kraju przyjechały do Warszawy, by protestować przeciwko łamaniu prawa przez rząd Donalda Tuska. Protest odbył się przed Ministerstwem Sprawiedliwości z inicjatywy PiS. Prezes partii Jarosław Kaczyński w trakcie wystąpienia ostrzegał przed zmianą systemu demokratycznego w autorytarny. Mówił o prześladowaniach i torturach, jakimi poddawani są ksiądz Olszewski i dwie urzędniczki. Ksiądz Olszewski, ksiądz Michał Olszewski stał się jako człowiek, jako postać, symbolem
tego wszystkiego, co jest tym wielkim złem, które dzieje się dzisiaj w naszym kraju. Łamanie konstytucji, łamanie ustaw, łamanie praw człowieka, łamanie wszelkich zasad cywilizowanego państwa. On, można powiedzieć, w swoim losie w jakiś sposób symbolizuje, upostaciowuje, można powiedzieć, to wszystko. To wszystko, co się dzieje z nim, z dwoma paniami zatrudnionymi w Ministerstwie Sprawiedliwości, które też podlegają tego rodzaju udręce, tego rodzaju niebywałym prześladowaniom. I chcę to mocno powiedzieć, torturom. I to jest, szanowni państwo, coś, co jest hańbą, hańbą tej władzy, co odbiera jej legitymację moralną, ale także i legitymację polityczną do rządzenia. W trakcie manifestacji rozpoczęto zbiórkę podpisów pod referendum w sprawie relokacji migrantów. Polityka migracyjna jest jednym z wielu obszarów, o który dba Zjednoczona Prawica, mówił Jarosław Kaczyński. Nam się udało ruszyć Polskę z miejsca ku szybkiemu rozwojowi, ku umocnieniu państwa, ku naprawie finansów publicznych, opanowaniu przynajmniej w dużej części różnego rodzaju patologii, ku budowie silnej polskiej armii. Czy takie państwo, państwo podmiotowe, państwo, które domaga się swoich praw, najlepszym przykładem są tutaj żądania wobec Niemiec, odszkodowań za gigantyczne zniszczenia z czasów II wojny światowej. Zupełnie normalne i oczywiste oczekiwania. Czy takie państwo jest do zaakceptowania dla dzisiejszych Niemiec, dla dzisiejszej Rosji? Szanowni państwo, nie. Oni tego zaakceptować nie chcą. I to dlatego tak bardzo wsparli tą władzę, o której wielokrotnie mówiłem i powtarzam to jeszcze raz. To jest formacja zewnętrzna. To nie jest formacja polska. To jest formacja, która reprezentuje obce interesy. Bezprawne działania koalicji 13 grudnia są polem do dyskusji gości na naszej antenie. Z plenerowego studia Republiki analitycy i eksperci obserwowali przebieg protestu pod Ministerstwem Sprawiedliwości. Miłosz Manasterski zwrócił uwagę na fakt, że rażące łamanie prawa w Polsce dokonuje się za akceptacją lub nawet za namową Berlina. Jego zdaniem taki stan rzeczy zagraża wspólnocie suwerennych państw, jaką dotychczas była Unia Europejska. Mi się wydaje, że to jest przyszłość Unii Europejskiej. Unii, która po prostu jest dominowana przez Berlin. Unii, w której obowiązuje prawo niemieckie, a nie prawo polskie, czy francuskie, czy włoskie. Gdzie tak naprawdę są tacy paradyktatorzy, którzy z namaszczenia Berlina w tych krajach rządzą. Nie trzeba się przejmować nastrojami społecznymi, nie trzeba się przejmować wyborami, nie trzeba się przejmować mediami, bo po prostu to wszystko jest zorganizowane na sposób teoretycznie demokratyczny, ale to się teraz nazywa demokracja walcząca. Demokracja bez demokracji. Gdy prezes Jarosław Kaczyński wracał z protestu, policja zatrzymała samochód, którym jechał. To kolejny stopień represji wobec opozycji, komentują politycy PiS. Zatrzymanie pojazdu nastąpiło na podstawie, uwaga, zbyt ciemnych szyb w samochodzie. Co ważne, auto przez lata było dopuszczane do ruchu, a badania techniczne były ważne. Mimo to zarekwirowano dowód rejestracyjny samochodu, którym Jarosław Kaczyński porusza się na co dzień. Policjanci podejmują interwencję, proszę nie przeszkadzać. Jaką interwencję? Proszę nie przeszkadzać. Ja nie muszę panu się tłumaczyć, szanowny panie. Szanowny... Zapraszam do rzecznika komendanta stołecznego policji, udzielił jej panu takich informacji. Także proszę nie przeszkadzać. Ja rozumiem prawo prasowe, ale proszę nie przeszkadzać. Sytuacje skandaliczne, no to nie są sytuacje przypadkowe. No jeżeli ktoś wierzy tutaj w przypadki, to chyba w cudzysłowie sam Donald Tusk jak śpi, bo on jak śpi to kłamie. W przypadki może wierzy też jak śpi. No nie powinno się to dziać. To są absurdy. No tutaj nie ma logiki żadnej. To są po prostu ludzie, którzy chcą doprowadzić do tego, że opozycja zniknie. Od takich małych głupot jak mandat dla kierowcy za przyciemniane szyby, aż po zamykanie w więzieniach, w aresztach nielegalne. Więc
Ja nie jestem zdziwiony. No, będą robić takie prowokacje z całą pewnością. Tutaj dokładnie urzęduje pan Adam Bodnar. Pokażmy może ten budynek. Tutaj na pierwszym, przepraszam, na drugim piętrze jest gabinet ministra sprawiedliwości, bo to te protesty się odbywają na Alejach Ujazdowskich, ale no, tutaj też wielokrotnie bywałem. Niestety ten gabinet teraz jest w pewien sposób plugawiony przez osobę, która no, dopuszcza się moim zdaniem łamania prawa po prostu i kiedyś zostanie rozliczona. No, tutaj też moim zdaniem należałoby protestować. Tutaj bardzo wiele osób zawsze parkowało, nie było żadnego problemu. Nikt mandatów za to nie wystawiał. A powód, że przyciemnione są szyby, no panie redaktorze, no to jest, no można się tylko uśmiechnąć. Ja przestrzegam przed tym, co oni będą próbowali zrobić 11 listopada, bo skoro dzisiaj próbują w taki sposób prowokować tutaj, to 11 listopada poprzez ich prowokacje moim zdaniem może polać się polska krew, a oni do tego dążą. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.